tutaj Ptaczy Studio, proszę Państwa, też pokazuje galeria studio bardzo ciekawą sztukę, współczesną też, żebyście Państwo nie byli tacy dosłowni, że jak Pan Jezus Chrystus brzydki, bo to korona cierniowa, bo to krew leciała, że brzydki i brudny, prowadzą go na szafot, no to wszyscy pluli. Ale przecież to nie o wygląd chodzi, tylko chodziło o to, jak Jezus Chrystus żył i jakie nauki głosił, proszę Państwa, jakie nauki głosił. A Moherowa, jak ona patrzy, że jej się nie zgadza z brewiarzem, jak się jej nie zgadza z książeczką do nabożeństwa, to oni pod wpływem, proszę Państwa, psychologii tłumu, bo to przecież jest coś obrzydliwego, ta psychologia tłumu, pluli, krzyczeli, ukrzyżuj go, napal z nim, no. Wiecie Państwo, teraz się wszystko zmienia. Ludzie czasem, jak pójdą w ten hinduizm, to zauważają pewne wartości duchowe. Oni się nie patrzą na zewnętrzną formę, czyś ty ładna, czyś ty brzydka, a nawet te mają kadzidełka, zapachy. Tylko po prostu oni medytują, zastanawiają się. Natomiast szatan, diabeł tak urobił ten zły świat, że moherowi są dosłowni, czyli tak, jak jesteś ładna, czyli gdy jesteś podobna do grobu pobielanego, to coś z ciebie będzie, to jesteś świetna. Państwo zobaczą, jak jeżdża autokary do Anglo-Ameryki, Białystok. Jacques Express, prawda? Zapraszamy. I to ja takimi jeździłam, jeżdżę do Anglo-Ameryki, Białystok. Proszę Państwa, one mają nawet skrzydła i wznoszą się nad powierzchnię. Jacques Express. I można się nawet podłączyć sieciowo.